Agnieszko, znamy się już bardzo długo. Ten czas był dla mnie najwspanialszy i niezapomniany. Kochany Patryku, chcę, żebyś wiedział, że modliłam się, abym spotkała dobrego i kochającego mężczyznę. Trafiłam na Ciebie. Moja modlitwa została wysłuchana, bo Ty jesteś moim ideałem. Teraz, gdy wybierasz sobie mnie za męża, chcę oddać Ci wszystko, co najlepsze. Między nami był uśmiech, ale były też łzy. Ale chcę, żebyś wiedziała, że moja miłość do Ciebie była zawsze tak silna, jak jest teraz. Oddaję Ci swoje serce już na zawsze. I wiedz jedno, kocham Cię tak mocno, że jestem gotowa oddać życie za Ciebie. Tak bardzo ważne jest to, abyśmy umieli siebie słuchać. Umieli opowiedzieć swoją historię, dlatego mówię o tym. To jest tak bardzo ważne, że znamy siebie. Że naprawdę znamy siebie, że nie wstydzimy się powiedzieć swojej osobie ukochanej swojej historii życia. Jak ona by nie była. Za to, że uczyniłaś mnie najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Kocham Cię najmocniej, jak tylko potrafię. Na zawsze Twój Patryk. Często mówisz mi, że jestem najpiękniejsza i najwspanialsza. I taka właśnie się przy Tobie czuję. Kocham Cię, na zawsze Twoja Agnieszka.